jak wyglądał Szczecin przed i po nalocie. Po nalotach z 1943 roku miasto stało się zdecydowanie mniej bezpieczne. Pojawiły się zaburzenia codzienności, pojawiły się trudności, chociażby jeśli chodzi o funkcjonowanie sieci tramwajowej, pojawiły się liczniejsze alarmy bojowe, ale wszystkiego tego nie da się porównać z tym, co wydarzyło się w sierpniu 1944 roku za sprawą dwóch nalotów dywanowych, pierwszych i jedynych, jakich doświadczył Szczecin. Pierwszy miał miejsce w nocy z 16 na 17 sierpnia, drugi w nocy z 29 na 30 sierpnia. To, jak Szczecin wygląda dziś, właściwie jest spowodowane tym, co wydarzyło się podczas tych dwóch ataków. Podczas nich odpowiednio wzięło udział 460 i 402 potężne bombowce Avro Lancaster, czterosilnikowe maszyny, które zrzucały bomby niszczące, zapalające, również pojemniki z płynem zapalającym, co doprowadziło do całkowitego zniszczenia Starego Miasta, dzielnic sportowych, bardzo mocno zniszczyło tkankę miejską w Śródmieściu. Co ciekawe, dowództwo brytyjskie uznało, że nalot był mało skuteczny, dlatego że dosięgnął 1/3 celów, ten pierwszy nalot. Natomiast w tym drugim osiągnięto cele skutecznie i właściwie to, jak wygląda miasto dziś, zawdzięczamy tym dwóm nalotom z sierpnia 1944 roku.